Panu Jezusowi. Tak się zastanawiam, czy nasz zbór jest naprawdę młody. 2 czerwca powstał. I tak się zastanawiałem, kiedy Boguś mówił o tym, że 100. rocznicę będziecie tutaj obchodzić. Czy ja chciałbym obchodzić tą 100. rocznicę w Zebrzydowicach? Chciałbym, żeby Pan przyszedł. Kiedyś brat Stasiu Cieślar, myślę, że wszyscy go znacie, dzielił się takim świadectwem, kiedy rozmawiał z jakąś osobą wierzącą i powiedział do niego: Pan Jezus nadchodzi, nie strąż. Kochani, nie chciałbym, żeby to napawało nas strachem, powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, a wręcz przeciwnie, radością, pokojem. Słowo Boże mówi, że kiedy zobaczymy te wszystkie znaki, które zaczynają się wydarzać, podnieście swoje głowy, gdyż dzień waszego odkupienia jest bliski. I to jest nasza radość, to jest ten powód do radości, a Paweł Apostoł mówi, żeby w ten sposób się nawet pocieszać. Pocieszajcie się w ten sposób, że Pan jest blisko, że Pan nadchodzi. A więc chwała Panu za tą 100. rocznicę, ale możemy się tak modlić, tak jak też Słowo Boże nas zachęca. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Królestwo Twoje. I nie tylko, to nie znaczy, że tylko w tym znaczeniu takim duchowym, to znaczy, aby ludzie się nawracali, aby to Królestwo Boże się napełniało, ale dosłownie, przyjdź Królestwo Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. Tak się modlę często, kiedy jakieś tam problemy się pojawiają, kiedy jest mi ciężko, to mówię: przyjdź Królestwo Twoje. Oczywiście zbór w Zebrzydowicach przekazuję wam najserdeczniejsze pozdrowienia. Nawet pewna osoba mi powiedziała, nasza siostra ze zboru, że ledwo zbór powstał, a ty jedziesz gdzieś usługiwać. Tak się to złożyło, z czego bardzo się również cieszę, dlatego że ten zbór wasz jest mi bardzo bliski. Są to osoby, które naprawdę odegrały bardzo ważną rolę w moim życiu, w życiu mojej żony, w naszym duchowym rozwoju. Ponieważ kiedy się nawróciłem, może tylko parę słów tylko nadmienię o tym, kiedy się nawróciłem, miałem 20 lat wtedy, byliśmy bardzo młodzi, to zastanawialiśmy się, bo zrozumieliśmy, że w tym kościele nominalnym, tradycyjnym nie możemy pozostać, a więc zaczęliśmy poszukiwać społeczności dla siebie. Były różne tarcia w rodzinie, różne problemy z tym związane. I tak sobie pomyśleliśmy, że Kościół Ewangelicki będzie dla nas takim kompromisem. Wiecie, przyjechaliśmy, to już prawie 30 lat temu, na ewangelizację tutaj, z myślą o tym, żeby tutaj zamieszkać. Mieliśmy już załatwioną taką kwaterę i cały tydzień, żeby poświęcić na to, żeby tak się jeszcze bardziej umocnić, wzmocnić, pogłębić tą wiarę i wiedzę jednocześnie o tym kościele. I tak się zdarzyło, że w tym miejscu, w którym mieliśmy spać, nocować, coś tam nie wyszło, coś tam nie wypaliło. I ta pani, to było koło sklepu, tam koło zameczku, w Dzięgielowie, powiedziała nam: no niestety nie mogę was przyjąć. Ale w tym momencie przychodziła pewna kobieta, Lidia Drogą. Lidia Nieboraz. I ta kobieta zawołała: o Lidziu, słuchaj, bo tutaj są ludzie, którzy chcą na ewangelizacji być, może byś ich przyjęła tam u siebie, masz miejsce. Jakoś tak to było. A Lidia: oczywiście, chodźcie za mną. Weszliśmy do środka, do domu, patrzymy. Leży Biblia na stole. Pomyśleliśmy sobie: fajnie, to są ludzie wierzący, na pewno. No i tak się zdarzyło, że mało, że to byli ludzie wierzący, to jeszcze zielonoświątkowcy. Mało tego, że to byli ludzie wierzący, zielonoświątkowcy, to jeszcze tacy, którzy opuścili Kościół Ewangelicki. I tak żeśmy właśnie byli do południa pod namiotem, tam żeśmy się budowali, naprawdę
Wtedy pamiętam, był taki George Werwer, nauczyciel Bożego Słowa, który usługiwał, a więc do południa byliśmy na wykładach, po południu na ewangelizacji, a wieczorami mieliśmy społeczność z zielonoświątkowcami. I to było momentem przełomowym. Moja żona była wtedy w ciąży. Magdzia, córka Lidzi, była takim chyba małym dzieckiem wtedy jeszcze. I na pamiątkę tego, że tak Pan pokierował naszymi krokami naszą córeczkę, która się niedługo później urodziła, nazwaliśmy imieniem Magdalena. A więc to tyle. Mogę jeszcze powiedzieć, że również w tym zborze przyjmowaliśmy chrzest. A więc jesteście nam bardzo bliscy i wiele przeżyliśmy takich wspaniałych chwil na tym terenie. Jest takie powiedzenie, takie pozdrowienie, czy też zawołanie, które brzmi: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Znacie takie powiedzenie? I wszyscy odpowiadają: na wieki wieków, amen. Nie musimy mieć żadnych uprzedzeń do tego, bo to sformułowanie, to stwierdzenie naprawdę zawiera taką głębię w sobie. Ona ma niesamowite znaczenie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie uwielbiony, niech będzie wywyższony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, tak, tak, niech będzie uwielbiony. Takie inne jeszcze sformułowanie mi się przypomina też: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Prawda, że to ma w sobie pewną treść, bardzo głęboką. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, chwała Bogu Trójjedynemu. Aleluja. Ale niestety, moi drodzy, to sformułowania, to zawołanie, to pozdrowienie: nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, ono, kiedy jeszcze nie znałem Pana, niewiele dla mnie znaczyło. Nie rozumiałem sensu, nie rozumiałem treści tych słów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, niech będzie wywyższony, uwielbiony. Czy tak rzeczywiście jest w życiu tych ludzi, którzy gdzieś tam żyją wokół nas? A czy tak jest w moim i w Twoim życiu, że Jezus Chrystus jest zawsze pochwalony, zawsze uwielbiony, zawsze wywyższony? Możemy zadać sobie takie właśnie pytanie. Kiedyś ktoś nazwał mnie fanatykiem. No i fanatyzm oczywiście to jest bardzo zła rzecz. Fanatyzm, szczególnie religijny, nagle właśnie tego fanatyzmu religijnego wiele ofiar, wiele ludzi poniosło śmierć, wielu ludzi było prześladowanych, począwszy od jakichś tam prześladowań chrześcijan w pierwszych wiekach, później jakieś tam wyprawy krzyżowe, czy wojna 30-letnia, czy powiedzmy pogrom Ormian. Czytałem ostatnio taką informację na początku XX wieku. Przeszło milion Ormian zostało zabitych w okrutny sposób przez Turków. Holokaust. A teraz również na naszych oczach możemy mieć do czynienia, właśnie słyszymy różne doniesienia o różnych zamachach, o państwo islamskie i tak dalej. To są przerażające rzeczy, ale pierwsi chrześcijanie również byli nazywani fanatykami. Możemy o tym czytać nawet w Bożym Słowie. Nazywano ich fanatykami. Pewnego razu zapytano Jezusa, które przykazanie jest największe. Jezus odpowiedział: będziesz miłował Pana Boga swego, a przedtem jeszcze powiedział: słuchaj Izraelu, tak? Słuchaj Izraelu, słuchaj Izraelu, słuchaj. Można by rzec: słuchaj Kościele, słuchajcie ludzie. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. I będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Czy to nie jest przypadkiem fanatyzm? Całym sercem miłować Boga? Całą duszą, całym sercem, czyli wszystkimi moimi uczuciami mam miłować Boga? Całą swoją duszą, czyli tą sferą duchowości, emocji, ducha mam miłować Boga? Całą swoją mocą, a więc tą sferą jakąś fizyczną, w tym wymiarze fizycznym, wszystkie moje wysiłki mają być ukierunkowane na to, aby miłować Boga? I całym swoim umysłem, czyli mój rozum, mój umysł ma być zaangażowany w to, aby Boga kochać, miłować, poznawać, skoncentrowany
mój umysł powinien być na Bogu. Czy to nie jest przypadkiem fanatyzm? Nie, to jest przenośnia. To nie jest tak dokładnie. Miłować Boga z całego serca to jest przenośnia. To tak tylko 10% z tego serca mogę poświęcić Bogu. Albo 10% moich myśli, bo przecież nie mogę myśleć ciągle o Bogu. Muszę też myśleć o innych sprawach. Jestem człowiekiem odpowiedzialnym. Więc czy to przypadkiem nie pachnie takim fanatyzmem? Nie. To jest nasze życie. Kochać Boga z całego serca. Czy miłujesz Boga z całego serca? Czy Jezus jest wywyższony, pochwalony, uwielbiany w naszym życiu, w moim życiu? Czasem ludzie zadają takie pytanie, gdzie był Bóg, kiedy działy się te wszystkie okropności, kiedy była wojna, kiedy był Holokaust? Dlaczego Bóg nie interweniował, nie zadziałał, nie zrobił czegoś? Dlaczego to i tamto? I tak obwinia się Boga, przypisując nawet, że to było Jego wolą. Ale kochani, pomyślmy przez chwilę. Gdyby tak wszyscy ludzie kochali Boga z całej swojej mocy, z całej swojej siły, całym umysłem, całym sercem, pomyślmy, spójrzmy tak w wodze fantazji. Co by się zdarzyło? Jak wyglądałaby ziemia? Byłby raj na ziemi. Nie byłoby wojen, nie byłoby kradzieży, rozbojów, nie wiem, jakichś prześladowań. Nie byłoby tego. Możemy popatrzeć na nasz zbór. Ten zbór wasz, nasz, jest takim obrazem, co by mogło być, gdyby wszyscy na obliczu ziemi byli wierzący. Gdyby wszyscy kochali Pana z całego serca, z całej duszy, z całej mocy. Raj na ziemi. Większość chorób by nie istniała. Amen? Tak by było. Ale ludzie obwiniają Boga, że to Bóg za tym wszystkim stoi. A tak naprawdę Bóg jest Bogiem łaskawym, cierpliwym. I On nie chce, by ktokolwiek zginął, ale chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. A więc Bóg nie zwleka, jak mówili z Piotra, nie zwleka ze swoim przyjściem, nie zwleka z tym, aby osądzić, aby wymierzyć sąd, sprawiedliwość, ale On chce, aby również i ci oprawcy, i ci, którzy dzisiaj może prześladują, aby mieli tą szansę, tą możliwość, aby się upamiętać, aby być zbawionymi. Gdyby Bóg wymierzył sąd, to już nikt, kto dzisiaj żyje, a nie przyjął jeszcze Jezusa, nie miałby takiej szansy. Ale przyjdzie taki moment, przyjdzie taki dzień. Tak się stanie. Niech będzie uwielbiony, niech będzie uwielbiony Jezus w naszym życiu. Teraz chciałbym przeczytać fragment Bożego Słowa, to był wstęp, ale powiązany z moją usługą. Kochani, chciałbym, abyśmy otworzyli sobie Boże Słowo, Ewangelię Jana, trzeci rozdział. A więc jeżeli trzeci rozdział Ewangelii Jana, to już wiecie, o czym będę czytał. Znany fragment przez wszystkich, Ewangelia Jana, rozdział trzeci. Przeczytam taki dłuższy fragment od pierwszego wiersza do 16. Ewangelia Jana od pierwszego wiersza do 16. Będę czytał z Biblii Tysiąclecia. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego nocą i powiedział mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. Z odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego: Jakże może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przybywa i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Na to rzekł do niego Nikodem: Jakżeż to się może stać? Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to, co mówimy, że mówimy to, co wiemy i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie.
Jeżeli wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakże uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba wstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Było to dawno temu. Mój brat starszy urodził się 58 lat temu, a z jego narodzeniem było tak. Kiedy mój brat przychodził na świat, o, tak się fajnie zrymowało, zdarzyło się, a mój brat urodził się w domu. Tak to kiedyś bywało, że wiele osób po prostu rodziło się w domu. Teraz jakby z wyboru też ma to miejsce. Ale wtedy to była taka normalna rzecz. A więc mój brat urodził się w domu. Przyszła akuszerka, taka położna, która pomagała przy porodzie. I kiedy mój brat właśnie wydawał ten pierwszy okrzyk, kiedy zaczerpnął ten pierwszy haust powietrza, kiedy właśnie rodził się, to były jakieś tam sekundy, to wszystko działo się w jakimś tam czasie, to wtedy zdarzyło się coś bardzo ciekawego. Mianowicie koło naszego domu, nasz dom jest przy takiej wiejskiej drodze, dosłownie 10 metrów, koło naszego domu przechodził kondukt żałobny. Takie dziwne zrządzenie losu, że tak powiem. Sąsiad umarł, a więc ludzie odprowadzali go na cmentarz. W tym momencie, w tym jednym momencie, w tym czasie i w tym miejscu skrzyżowały się drogi życia i śmierci. Spotkały się poród i pogrzeb, narodziny i śmierć. Dwa takie nieodłączne elementy życia ludzkiego. Jakież to wymowne, prawda? Narodziny i pogrzeb. W tym jednym momencie. Myślę, że ci, którzy uczestniczyli w tym kondukcie żałobnym, słyszeli ten krzyk dziecka, który tam się wydobywał gdzieś zza okien. Dosłownie 10 metrów ta droga przechodzi koło naszego domu. A więc zawsze to jest czas na refleksję. Coś szczególnego. Życie i śmierć. Narodziny i pogrzeb. Ta przestrzeń między narodzinami i pogrzebem. To jest właśnie to miejsce, w którym się znajdujemy teraz. To jest to nasze życie. To jest ten moment, tu i teraz, między narodzinami i śmiercią. To jest ten czas dla mnie i dla ciebie. Życie człowieka to lat 70, 80. 70, jak mu sił starczy, to 80. Więc to jest ta przestrzeń. I ludzie w tym okresie, w okresie swojego życia, podejmują wiele ważnych, istotnych decyzji. Właściwie codziennie podejmujemy decyzje. Na przykład podejmujemy decyzję, czy wstać, czy nie wstać. Podejmujecie taką decyzję? Oczywiście ta decyzja jest obciążona pewną presją, no bo jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi, więc tutaj no, musimy wstać jednak. Musimy wstać, musimy iść do pracy. I ta decyzja jest pod pewną presją, ale w zasadzie moglibyśmy nie wstać. Moglibyśmy zdecydować, nie wstaję dzisiaj. Kochani, takich wyborów, takich decyzji jest codziennie. Na każdym kroku musimy podejmować. Właściwie nasze życie składa się z podejmowania ciągłych decyzji, ciągłych wyborów. Oczywiście to jest błahostka, może żartobliwa trochę, ale dziecko, które dorasta, wybiera szkołę, później wybiera jakiś zawód, idzie do pracy. Później jest ten chyba najważniejszy wybór, myślę, w życiu. Wybór partnera życiowego. To jest chyba najważniejszy taki wybór. A później, no na przykład, nie wiem, no, budować się, czy kupić mieszkanie, wynająć, czy pozostać z rodzicami, wyprowadzić się do tak zwanego innego kraju, czy pozostać na miejscu. Pełno jest takich wyborów. Ale kochani, to życie zostało nam dane, abyśmy podjęli jeden konkretny, najważniejszy wybór. Abyśmy podjęli tą najważniejszą decyzję, bo przychodzi śmierć i potem jest wieczność. A ta wieczność jest albo dobra, albo zła.
I kochani, już tu na ziemi możemy podjąć decyzję, gdzie tą wieczność chcemy spędzić, jaką tą wieczność chcemy mieć, czy dobrą, czy niedobrą. Tu na ziemi jest ten czas dokonania wyboru. Tu na ziemi możemy podjąć tą najważniejszą życiową decyzję. Czy chcemy spędzić tą wieczność razem z Jezusem Chrystusem, z naszym Panem, z Bogiem, czy też z dala od Jego oblicza. Tu na ziemi. Nie ma żadnej innej możliwości. Nie ma jakiegoś miejsca oczyszczenia. Nie ma żadnej trzeciej alternatywy. Boże Słowo mówi, że są dwie drogi, wąska lub szeroka. Wąska prowadzi do życia wiecznego. Niewielu jest tych, którzy ją znajdują, a szeroka i przestronna brama, szeroka droga prowadzi na zatracenie i wielu nią kroczy. Dzisiaj możesz dokonać wyboru. Dzisiaj możesz dokonać wyboru. Wyboru, który będzie skutkował na całą wieczność. A też chcę powiedzieć, że niedokonanie wyboru też jest wyborem. Słowo Boże mówi, że dzisiaj, gdy głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie swojego serca. Dzisiaj. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Nie jutro. Dzisiaj. Dzisiaj Bóg mówi do ciebie. Dzisiaj Duch Święty ciebie będzie dotykał. Dzisiaj możesz zdecydować i ta decyzja będzie skuteczna na całą wieczność. Oto Nikodem. Nikodem, który mówi sam o sobie, że jest stary. Słowo Boże mówi o nim, że był faryzeuszem. Faryzeusze nam się źle kojarzą. Faryzeusz to taki obłudnik, prawda? Tak nam się to kojarzy. Mówi się, a ty faryzeuszu, ten faryzeusz, czyli obłudnik, hipokryta. Ale tak naprawdę faryzeusze to byli bardzo dobrzy ludzie, bardzo porządni ludzie. Oni naprawdę chcieli się Bogu przypodobać. Oni wszystko robili w tym celu, żeby Bogu się przypodobać. To stronnictwo religijne powstało gdzieś tam podobno w 150-160 roku przed narodzeniem Pana Jezusa i oni mieli za cel, aby stać na straży tej duchowości narodu, tego przestrzegania prawa, moralności, ale z czasem to przestrzeganie prawa i to stanie na straży moralności wzięło górę nad miłosierdziem, nad człowiekiem. Religia stała się ważniejsza dla nich niż człowiek. I oto Nikodem. On był tym człowiekiem religijnym. To był dostojnik, to był porządny człowiek. On naprawdę chciał się Bogu przypodobać. On wypełniał te wszystkie przykazania, nakazy, zakazy, ceremoniały jakieś tam. To wszystko, co miało związek z prawem mojżeszowym. Ale to go frustrowało, ponieważ nie odczuwał tej radości. Nie odczuwał bliskości Boga. Nie odczuwał tego, że Bóg go kocha. Nie miał takiego poczucia. To wykonywanie tych wszystkich religijnych uczynków tylko go dołowało. On miał pustkę w swoim sercu. Miał taką pustkę. Pewien filozof Błażej Pascal, francuski, powiedział, że każdy człowiek ma otwór w kształcie Boga w swoim sercu. I rzeczywiście, każdy człowiek ma taki otwór w kształcie Boga. I to jest tak jak z tą układanką zrobioną z puzli. Piękny pejzaż, piękny widok, ale jednego elementu brakuje, gdzieś się zapodział. To musi być ten konkretny kształt. Nie da się go zastąpić żadnym innym kształtem. To nie może być jakiś alkohol, to nie może być kształt, nie wiem, strzykawki, to nie może być kształt muzyki, kobiety, czegokolwiek. To musi być kształt Jezusa. I człowiek, dopóki tą pustkę w swoim sercu nie zapełni, to dopóty będzie odczuwał tą pustkę właśnie i będzie szukał. I Nikodem, mimo tego, że był zacnym człowiekiem, był porządnym, religijnym człowiekiem, to jednak miał w swoim sercu tą pustkę ciągle. Ciągle miał tą pustkę. Dlatego, że kochani, religia nie pozwala, aby poznać Boga. Religia nie daje wyzwolenia. Religia wręcz przeciwnie, zniewala. Ale jest coś, co uwalnia. Relacja. Relacja. To jest to. Relacja uwalnia. Religia zniewala. Religia nie powoduje uwolnienia. Religia nie powoduje
tego, że możemy Boga w jakiś sposób poznać. Sam kiedyś byłem religijnym człowiekiem i wykonywałem wiele różnych uczynków religijnych, chociaż również popadłem, no może nie nazwę tego alkoholizm, ale ponieważ miałem 20 lat, kiedy się nawróciłem, ale byłem na tej prostej drodze do takiego głębokiego uzależnienia, ponieważ zacząłem nadużywać alkoholu gdzieś tam w wieku 16 lat, mieszkałem w internacie z dala od domu, a więc wtedy się rozpoczęła również moja przygoda z alkoholem i byłem na tej prostej drodze do uzależnienia, ale nie podobało mi się to. Bo pamiętałem swojego ojca, który właśnie nadużywał alkoholu. Pamiętałem te wszystkie awantury, mój płacz jako dziecka, kiedy budziłem się w nocy i powtarzałem sobie, nigdy nie będę pił, nie będę jak mój ojciec. A więc ciągnęło mnie coś do kościoła. Chodziłem do kościoła. Uczestniczyłem w tych wszystkich obrzędach. Nawet pijany przychodziłem do kościoła. Tak sobie myślałem, złożę Bogu taką ofiarę. Pamiętam, kiedy jakąś litanię odmawiałem, to w jednej pozycji potrafiłem przeklęczyć cały ten czas odmawiania tej modlitwy. To były długie modlitwy. Jeżeli ktoś, myślę, że wielu z was wie, o czym mówię. Ale ja sobie pomyślałem, złożę Bogu taką ofiarę, ani nie drgnę, wytrzymam. Chociaż już mnie tam gdzieś w plecach łamało i kolana mnie bolały, ale to nic nie dawało. To nie zmieniało mojego życia. To nie powodowało żadnej przemiany. Byłem ciągle taki sam. Dlatego, że religia działa od zewnątrz. Wywiera presję. Powoduje jeszcze większe zdołowanie człowieka. Albo pychę. Są takie dwie skrajne postawy ludzi religijnych. Albo są zdołowani swoją niemożnością, albo są pyszni, zadowoleni z siebie. Tak jak ten faryzeusz, który modlił się w świątyni. Ja byłem zdołowany. Nie mogłem uwolnić siebie od tego, co mnie zniewalało. Pewnego razu, mieszkając właśnie w internacie, pomyślałem sobie, zrobię z tym wszystkim porządek. A więc poszedłem do księdza, wyspowiadałem się ze wszystkich moich grzechów. Wtedy zrobiłem to naprawdę szczerze. Powiedziałem wszystko jak na spowiedzi. Kochani, wiecie, kiedy chodziło się do spowiedzi, to stosowało się takie techniki. To polegało na tym, aby powiedzieć, ale tak, żeby ksiądz nie usłyszał. Żeby powiedzieć, żeby miał czyste sumienie, że powiedziałem. Miałem tę świadomość, że Bóg to słyszy. Ale ten ksiądz nie musiał tego akurat słyszeć. Ale wtedy wyznałem wszystko. Powiedziałem wszystko wyraźnie, tak, żeby słyszał. Dostałem taką pokutę, aby odmówić 100 razy zdrowaś. Przez dwa wieczory to odmawiałem w moim pokoju razem z moim kolegą, który wybierał się do zakonu. On mi pomagał i liczył. Każde słowo, każde zdanie wypowiadałem wyraźnie. Po dwóch dniach ciężkich zmagań byłem taki sam. To nic nie dało. Bo to nie przemieniło mnie od środka. To działało na mnie z zewnątrz. Wywierało na mnie presję. To nie przemieniało mnie od środka. Nikodem czuł to właśnie, o czym mówię. On miał tą pustkę, on wiedział, że te religijne praktyki nic mu nie dawają. Nie powodowały tej satysfakcji z obcowania z Bogiem. Wręcz przeciwnie. I oto pojawił się Jezus. Usłyszał o Jezusie. Jezus, który był nazywany przyjacielem celników i grzeszników. Jezus, do którego lgnęły tłumy, do którego przychodzili celnicy, właśnie ci poborcy podatkowi, kolaboranci, zdrajcy, którymi gardzili ludzie, gardził lud. Nierządnice, to tak ładnie brzmi nierządnica, prostytutka. Prostytutki przychodziły do Niego. On z nimi rozmawiał, on z nimi obcował, z nimi jadł. Dlaczego oni tak wszyscy lgnęli do Niego? Dlaczego ta cała śmietanka towarzyska tak była blisko Niego? Dlatego, że On ich nie potępiał. Religia potępia, ale relacja nie. A więc oni do Niego lgnęli. I Nikodem to widział. On widział, że Jezus jest kimś wyjątkowym.
A więc pewnego razu przyszedł do niego w nocy. W nocy, żeby nikt go nie widział, to jest oczywiste. Był człowiekiem zacnym, szanowanym, dostojnikiem żydowskim. Nie mógł się narazić na jakieś pośmiewisko. Nie chciał się na to narazić. Był, jego sąsiedzi mieli o nim dobre zdanie. Był szanowanym obywatelem, dobrym, zacnym. I on przyszedł do Jezusa dlatego, że z potrzeby serca to zrobił. Przyszedł do Jezusa i tak na początku, że tak powiem, zagaił. Mówi, Panie, my wiemy, że jesteś od Boga, nauczycielu, rabbi, wiemy, że jesteś od Boga, bo nikt inny nie mógłby takich znaków czynić, jakie ty czynisz. Wiemy, że jesteś od Boga. On powiedział, wiemy, chociaż tak naprawdę to tylko on wiedział. On miał to przeświadczenie. On miał takie wrażenie, że Jezus jest tym posłanym od Boga. Ale on tak powiedział, jakby w imieniu swoich kolegów faryzeuszów. Tak nie było. On przyszedł we własnym imieniu. Ale żeby było tak oficjalnie, to powiedział, wiemy, że jesteś od Boga. Kochani, ale Jezus wie o każdym z nas wszystko. A Nikodem przyszedł do Niego z pytaniem, albo i z pytaniami. Nikodem przyszedł do Jezusa z pytaniem, które nie zostało zadane. W Ewangelii Jana w drugim rozdziale, w ostatnim wierszu jest napisane, że Jezus nie potrzebował niczyjego świadectwa, gdyż wiedział wszystko, co w człowieku jest zawarte, co w człowieku się kryje. On nie musiał nikogo pytać. Jezus odpowiada na to niezadane pytanie Nikodema. To pytanie brzmiało, jak zostać zbawionym? Jak mieć relację z Bogiem? Jak doświadczyć Boga? Jak mieć z Nim relację? To było to pytanie, które go gnębiło, które go nurtowało. On go nie zadał, ale Jezus o nim wiedział. I kochany bracie i siostro, kochany przyjacielu, Jezus zna wszystkie twoje niezadane pytania. I On na nie odpowie. Ale przyjdź do Niego tylko i powiedz, Rabbi, wiem, że jesteś od Boga. Nauczycielu, wiem, że jesteś od Boga. Ty znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. I tak rzeczywiście było. Nikodem przyszedł do Jezusa, nie zadał mu tego pytania, chociaż Jezus odpowiedział mu na to pytanie. Jezus powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. To sformułowanie, kiedy pada takie sformułowanie, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, to znaczy, że Jezus chce powiedzieć coś bardzo ważnego, fundamentalnego wręcz. I oto w tym krótkim tekście to zaprawdę, zaprawdę powiadam ci jest aż trzy razy powiedziane, bo też trzy pytania są zadane i trzy odpowiedzi. Pierwsze pytanie, jak być zbawionym? Jak mieć relację z Bogiem? Jak mieć satysfakcję z życia swojego, duchowego? Jezus mu odpowiada. Kto się nie narodzi z ducha, kto się powtórnie nie narodzi, kto się powtórnie nie narodzi, niektóre przykłady mówią z góry, kto się powtórnie nie narodzi, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nie może nawet ujrzeć Królestwa Bożego, nie mówiąc już o tym, żeby do Niego wejść. Nie może ujrzeć Królestwa Bożego, kto się powtórnie nie narodzi. No ale to jak to mam zrobić? Mam wejść z powrotem do łona matki? Jak to jest możliwe? Tak naprawdę ta odpowiedź Jezusa na pytanie Nikodema brzmi, musi nastąpić w twoim życiu zmiana. Musi nastąpić w twoim myśleniu zmiana. Zmiana tak radykalna, jak poród. Dziecko w łonie. Tam jest cicho, ciepło, ciemno, przyjemnie i następuje poród. Coś niesamowitego. Poród, jasność, przestrzeń, inny zupełnie świat, inna rzeczywistość, całkowicie nieznana temu dziecku. Traumatyczne przeżycie. Dobrze, że tego nie pamiętamy. Coś niezwykłego. Tutaj pewne ograniczenie. Ciepło, no, może i ciasno w tym ostatnim już okresie rzeczywiście, ale bezpiecznie. A tu przestrzeń, a tu światło. Zupełnie inna rzeczywistość. Musi nastąpić, Nikodemie, w twoim myśleniu całkowita zmiana, tak jak poród bym to przyrównał. Całkowita zmiana. Coś zupełnie innego. No ale jak to ma się stać? Czy mam wejść z powrotem? Czy to jest możliwe dla mnie, żebym ja mógł wejść z powrotem do łona matki? Nie, dla ciebie to jest niemożliwe. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, to jest druga odpowiedź na drugie pytanie, jak to jest możliwe?
co się narodziło z ducha, duchem jest. A co się narodziło z ciała, ciałem jest. Musisz się narodzić z ducha i z wody. Niektóre przykłady mówią z wody, czyli z ducha. A więc to jest duchowe narodzenie. To się dzieje nie dzięki tobie, to nie ty to sprawiasz, ale Bóg to sprawia. To jest Jego dzieło. To nie twoje wysiłki, nie twoje usiłowania, nie twoje starania. Musi nastąpić zmiana w twoim myśleniu, w twoim życiu. Całkowita, jak poród. Musisz zapomnieć Nikodemie o tym wszystkim, co do tej pory wiedziałeś. Niewidzialne nawrócenie, nowe narodzenie, duchowe narodzenie. Tak jak wiatr, który wieje, nie widzimy wiatru, nie widzimy prądu, ale on działa. Możemy widzieć skutki jego działania. Szczególnie widzieliśmy skutki działania wiatru w ostatnich dniach, prawda? Nie wiem, jak tutaj w Ustroniu, ale my byliśmy przez 2,5 dnia odcięci całkowicie od świata. Nie było prądu, nie było łączności telefonicznej, nawet z sąsiednią miejscowością nie mogliśmy się połączyć. Niewidzialny wiatr, ale jaką ma siłę. Drzewa połamane, słupy powywracane, coś tam jeszcze, coś się działo. Taką moc ma Bóg. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej. Bóg może nawet zbawić człowieka. Ale człowiek sam siebie nie może zbawić. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej siły. Daremny trud. Musi nastąpić zmiana. Muszę położyć swoje usiłowania, muszę odrzucić, ale skupić się na mocy Bożej. Nie na swoich słabościach, ale na mocy Bożej. Kiedyś pewien człowiek powiedział do mnie tak, to mój znajomy. Mówi, wiesz, ja myślę, że kiedy już będzie sąd Boży, to wtedy Bóg postawi taką wielką wagę i na jednej szali położy moje dobre uczynki, a na drugiej szali moje złe uczynki. I ta szala z tymi dobrymi uczynkami przeważy tą szalę ze złymi uczynkami i Bóg powie, możesz wejść. Kochani, takie myślenie, nie daj Bóg, aby się pojawiło w naszych umysłach. Takie myślenie obraża Boga. Takie myślenie obraża Boga. Myślę, że każdy z was, dzisiaj ja również, kiedy wybierałem się do zboru, do kościoła, to zakładając moją białą koszulę, patrzyłem, czy nie ma tam przypadkiem jakiejś małej czarnej plamki. Wiecie, założylibyście koszulę białą z czarną plamką na kołnierzu? Myślę, że nie. Ja bym nie założył. Jedna czarna plamka? Daj spokój. Ja bym nie założył takiej koszuli. Z powodu tej jednej małej czarnej plamki. Nie założyłbym tej koszuli. A oczekujemy od Boga, że On popatrzy pobłażliwie na całą szalę tych złych uczynków? Albo mam jeden rękaw czarny, a reszta koszuli biała. Nie założyłbym takiej koszuli, prawda? Jedna czarna plamka dyskwalifikuje mnie. Słowo Boże mówi list do Rzymian, że jeden tylko grzech. Jeden grzech. Jeden. A cóż to jest grzech? To jest złamanie przykazania, nieposłuszeństwo woli Bożej, przykazaniom Bożym. To jest grzech. I moglibyśmy to zobrazować w ten sposób, że ktoś na przykład ukradnie cukierka, tak, w sklepie, a ktoś inny obrabuje kasę pancerną. No to ten, który obrabował kasę pancerną, to jest rzeczywiście kradzież. Natomiast ten, kto ukradł cukierka, też kradzież, czy... No, można by było powiedzieć, że to jest świństwo. Nie kradzież, ale... Zobaczcie za dosadność. To jest kradzież i to jest kradzież. To jest złamanie przykazania i to. Dla Boga jest kradzież. Kradzież to jest kradzież. Nie kradnij. Czarna plamka, jedna czarna, malutka plamka. Jeden mały cukiereczek przekreśla mnie w oczach Bożych. Biada mi. Jeden grzech sprowadza wyrok potępienia. Tak jest napisane w liście do Rzymian, chyba w 8 rozdziale. Jeden grzech sprowadza wyrok potępienia, ale łaska Boża uwalnia ze wszystkich grzechów. Halleluja. To jest dobra nowina. To jest wspaniałe.
Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze. To mnie zawsze przerażało, że Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze. Kochani, taka jest Boża sprawiedliwość, że Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze. Bóg musiał w ten sposób postąpić. I tak postąpił właśnie. Ukarał kogoś za złe. Jezusa. On ukarał za moje zło, za twoje zło. Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Ale On go też wynagrodził. Za dobre wynagradza. Wynagrodził go. Jezus zmartwychwstał. Gdyż sługa mój nie może oglądać skażenia, tak jest napisane w Bożym Słowie, i odnosi się do Jezusa Chrystusa, Syna Dawidowego. A więc Jezus zmartwychwstał, został ukarany i nagrodzony. On wziął na siebie nasze grzechy i stał się tym barankiem ofiarnym. On został za nas ukarany przez swojego Ojca. Coś niesamowitego, przerażającego. Gdy jeszcze nie byłem dzieckiem Bożym, to zawsze mnie taką rozpaczą napawała pewna piosenka, którą się śpiewało też w kościele, jakby słowa pretensji Jezusa do ludzi. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił, czymżem zawinił. Kochani, cieszmy się, radujmy się z tego, że Pan Jezus umarł. Naprawdę nie musimy się litować. On zmartwychwstał, On żyje. On nie został w grobie. On jest naszym życiem. Pan Jezus mówi, ja zmartwychwstałem i wy zmartwychwstaniecie. Ja żyję i wy żyć będziecie. Halleluja. To jest ta dobra nowina. Pan Jezus wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, wszystkie nasze słabości, wszystkie nasze choroby. Został ukarany. I to w sposób taki, jaki nas miałaby kara spotkać. Wiecznego potępienia, wiecznego oddalenia od Boga. Jezus tego doświadczył przez krótką chwilę, ale doświadczył dla naszego zbawienia. Ten najtrudniejszy, najgorszy moment w Jego męce, wiecie jaki był? Wtedy, kiedy Bóg odwrócił swoje oblicze od Niego. Wtedy, kiedy Jezus zawołał. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Jezus został sam. Ten człowiek na krzyżu, który umierał, od którego Bóg Ojciec odwrócił swoje oblicze. To był najgorszy moment w tej śmierci Jezusa. On doświadczył tego oddzielenia od Boga dla naszego zbawienia. Halleluja. To jest dobra nowina. Jest potrzebna zmiana. Jest potrzebna zmiana. Religia to jest coś takiego, co się wpycha ciągle do naszego życia. I ciągle na nowo musimy sobie uzmysławiać, że tak jak to pewien myśliciel średniowieczny powiedział, ja to jestem zero plus grzech. A wszystkim jesteś Ty, Panie Jezu. Wszystkim jesteś Ty. Ty jesteś moim Zbawicielem. Ty jesteś wszystkim we wszystkim w moim życiu. Jest potrzebna zmiana. Właściwy obraz Boga. Właściwy obraz Boga. Boga jako Ojca. Nie tego, który tylko czeka, aż Ci się noga powinie. Ale tego, który chce Tobie pomóc, chce Ciebie podnieść, bo Ciebie kocha, bo Ciebie miłuje. Musi nastąpić zmiana. Ty sam nie jesteś w stanie zbawić siebie. Ty sam nie jesteś w stanie dotknąć, nawiązać relacji z Bogiem. To Bóg tą relację nawiązuje z nami. Kiedy czytamy Stary Testament, zawsze Bóg zwracał się do ludzi, zawsze Bóg przychodził. On pierwszy przemawiał, On pierwszy objawiał się człowiekowi. A Słowo Boże mówiliście do Hebrajczyków, że wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał niegdyś Bóg do proroków, ale w ostatecznych czasach objawił się przez Jezusa. Objawił się. Sam się objawił, dlatego że człowiek nie jest w stanie dotknąć Boga, doświadczyć Go, gdzieś znaleźć. Bóg sam objawił się człowiekowi. To jest wspaniałe. Bóg szuka człowieka. On ciągle woła. To nawoływanie Boga, gdzie jesteś, Adamie, ono przez całą wieczność, przez cały ten czas od stworzenia świata ciągle rozbrzmiewa. Bo Bóg stworzył człowieka dla siebie, z miłości. Bóg Ciebie potrzebuje. Czasem słyszałem takie zdanie, że Bóg jest Bogiem takim, tak bardzo suwerennym, że On niczego nie potrzebuje. Nikogo nie potrzebuje i niczego nie potrzebuje. Nie mogę się z tym zgodzić. Nie chciałbym żyć w takiej świadomości, że Bóg mnie nie potrzebuje. Czy Wy też?
Pomyślcie, Bóg mnie nie potrzebuje, więc cóż, już po mnie. Bóg cię potrzebuje. Bóg cię potrzebuje. Bóg stworzył człowieka z miłości. Człowiek jest kimś wyjątkowym. Jest napisane, że nawet aniołów będzie sądził. Człowiek, ludzie, wierzący. Jesteśmy kimś wyjątkowym dla Boga. Bóg ciebie potrzebuje, Bóg cię kocha. On stworzył ciebie z miłości, żebyś miał relację z Nim, żebyśmy mieli z Nim relację. To jest cel naszego życia tutaj. I cel, który jest na całą wieczność dla nas przeznaczony. Musi nastąpić zmiana. Zmiana w myśleniu. Musimy zrozumieć, że wszystko, co możemy osiągnąć, co możemy mieć, nie jest z nas, ale z Boga. To jest coś niewidzialnego, coś, co się dzieje poza naszym jakimś umysłem. To jest właśnie Boża łaska. Boża łaska. To jest ten aspekt Boży. To Bóg objawił swoją łaskę. Bóg dał nam swoją łaskę, abyśmy mieli z Nim relację. Z łaski jesteśmy zbawieni, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Łaski bez, jak mówią niektórzy, prawda? Takie sformułowanie, łaski bez. To, co jest za darmo, to jest nic nie warte. To nie jest za darmo. To nie jest za darmo. Nic nie jest za darmo. Nawet łaska. Kochani, za tą Bożą łaskę. Ta łaska jest dla nas za darmo. Dla nas, dla ciebie, dla mnie. Ale za nią ktoś zapłacił najwyższą cenę. Słowo Boże mówi w liście do Piotra, że nie znikomymi rzeczami, jakimś złotem, srebrem, ale drogocenną krwią Chrystusa zostaliśmy wykupieni. A więc za tą Bożą łaskę ktoś zapłacił za moje grzechy, za to, żebym mógł żyć wiecznie, żebym mógł mieć relację z Bogiem, żebym mógł doświadczać tych wszystkich błogosławieństw, pokoju, radości. Wszystko, co jest w tym pakiecie zbawienia zawarte. Ktoś musiał zapłacić najwyższą cenę. To uczynił Jezus. On zapłacił tą najwyższą cenę. Dla twojego i dla mojego zbawienia. Co ja mogę zrobić? Co ja wobec tego mogę zrobić, skoro ty wszystko, Panie, już uczyniłeś? Co ja mogę zrobić? Wywyższyć Syna Człowieczego. Tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, a ten wąż na tym drzewcu na pustyni zawieszony miał symbolizować Mesjasza, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Tak samo wywyższony musi zostać Jezus Chrystus. W moim i w twoim życiu. On musi być wywyższony. On musi być uwielbiony. On musi być pochwalony w naszym życiu, w twoim życiu. Przez wiarę możemy osiągnąć to wszystko, co Bóg nam zagwarantował. Ile jest Bożych obietnic? Wszystkie w Jezusie Chrystusie mają swoje tak. List do Rzymian, drugi list do Koryntian w ten sposób mówi. A więc wszystkie obietnice w Jezusie Chrystusie możemy mieć. Przez wiarę. Bóg okazał swoją łaskę. To jest ten aspekt Boży. A my przez wiarę to przyjmujemy. To jest ten jedyny nasz dobry uczynek. To jest ten jedyny nasz dobry uczynek. Przez wiarę przyjmujemy to wszystko. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ktoś kiedyś mi powiedział, że to jest okrutne. Że to jest niewyobrażalnie okrutne, że Bóg poświęcił swojego Syna, skazał Go na śmierć. On by nigdy w ten sposób nie postąpił, nigdy by tak nie zrobił. Ale spróbujmy sobie wyobrazić taką sytuację. Oto miasto Ustroń jest otoczone przez wrogie wojska. Ten pierścień jest tak ciasny, że nawet mysz się nie prześliźnie. Kilkadziesiąt tysięcy, może i więcej żołnierzy gdzieś tam po górach, dookoła. Po prostu nie ma szans. Nie ma szans wyjść z tej pułapki, z tego okrążenia. I spotyka się ten wódz tych wojsk nieprzyjacielskich, wrogich z, nie wiem, czy to jest prezydent, czy burmistrz, z burmistrzem Ustronia i mówi mu, słuchaj, wszyscy zginiecie. Wszyscy zginiecie. Nie oszczędzę nikogo. Nie zlituję się nad niemowlęciem, nie zlituję się nad dzieckiem, nad młodzieńcem,
nad starcem, wszyscy zginiecie. Chyba że dacie mi jedno dziecko, dobrowolnie. Jedno dziecko, jednego synaczka, którego zgładzę, którego zabiję za was. Będziecie wolni. Kochani, ja bym nie potrafił czegoś takiego zrobić. Aż tak bardzo ludzi nie kocham. Ale Bóg kocha. Bóg kocha tak bardzo, że poświęcił swojego syna. Wyobraźmy sobie, że rzeczywiście znalazł się ktoś, kto poświęcił swoje dziecko, oddał go na taką ofiarę i to dziecko, to dzieciątko, nie wiem, może 5 lat miało, może starsze. Spróbujcie sobie to wyobrazić. Zostało oddane temu człowiekowi. I to dziecko w okrutny sposób zginęło. Ale ci wszyscy ludzie, tysiące ludzi, ocaliło swoje życie. Ich dzieci, ich wnuki, następne pokolenia. I wyobraźmy sobie, że ci ludzie później gdzieś tam przychodzą do ojca tego syna i mówią, jak my ci się odwdzięczymy? Co my możemy dla ciebie zrobić? Co możemy takiego zrobić, żeby ci się odwdzięczyć? Nie wiem, pomnik ci postawić, zapłacić ci. Co możemy zrobić? Nic. Co możemy zrobić? W jaki sposób możemy się odwdzięczyć Bogu za to, co On uczynił? Właśnie, wdzięcznością. Tylko wdzięcznością. A bądźcie wdzięczni, mówi Boże Słowo. To jest ta jedyna rzecz, którą możemy ofiarować naszemu Bogu. Czy możemy jakieś miliony, tysiące ofiar zabić, tych wołów, nie wiadomo ile? Czy możemy jakiś pomnik najwyższy na świecie postawić? To jest wszystko nic. Możemy tylko być wdzięczni. Tylko to. I to uczynił Bóg dla nas. On tak bardzo umiłował ciebie i mnie, że dał swojego syna. A ten syn dany zgodził się na to, bo Słowo Boże mówi, że on, chociaż istniał w postaci Bożej, w liście do Filipian jest to napisane, nie upierał się, aby być na równi z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjął postać sługi, a w zewnętrznym wyglądzie podobny do człowieka, uniżył samego siebie i stał się tą ofiarą posłuszną aż do śmierci. I to śmierci krzyżowej, nie będę tu już mówił o śmierci krzyżowej, jak to wyglądało, ale do tej okrutnej śmierci krzyżowej był Jezus posłuszny. Dlatego Bóg ponad wszystko go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Amen? Amen. Tak. Bóg to dla nas uczynił. Bóg kocha ciebie tak bardzo, że nawet gdybyś żył sam jeden na tym świecie, wyobraź sobie, jeden człowiek tylko żyje na świecie, nie ma żadnych ludzi, tylko ty. Nawet wtedy Jezus przyszedłby umrzeć za ciebie. Kiedyś, kiedy używałem tego porównania podczas jednej z usług, ktoś do mnie podszedł i mówi, no słuchaj, ale jest jeden problem. Kto by tego człowieka ukrzyżował? Wy wiecie kto. Ja bym go musiał ukrzyżować. Ja bym go musiał ukrzyżować. Tylko tyle musiałbym zrobić. Musiałbym wbić te gwoździe z moich grzechów w jego ręce i w jego nogi. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Musi nastąpić zmiana w myśleniu. Musisz uznać, że wszystko, co możesz otrzymać, to nie twoje zasługi, ale to z Bożej woli, z Bożej mocy może się stać. A możesz to przyjąć tylko nie poprzez właśnie te swoje zasługi, ale przez wiarę. I to są te trzy takie elementy zawarte w tym Bożym, w tym krótkim fragmencie Bożego Słowa. I kochani, tak sobie pomyślałem, że może teraz poświęcimy trochę czasu, aby się też i modlić. Czy mogę poprosić zespół, żeby tutaj wyszedł do przodu? Kochani, proszę was, abyście powstali. Boże Słowo mówi, że dziś jest ten szczególny dzień. Wiecie, tak to jest, że wczoraj już minęło, ono już nie wróci, jutro nie wiadomo, czy nastanie. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień podejmowania decyzji. Dzisiaj jest ten czas, w którym możesz zdecydować, gdzie chcesz spędzić wieczność.
czy chcesz mieć relację z Bogiem? Relacja z Bogiem to jest coś szczególnego. To jest coś, co zmienia nas od środka, nie od zewnątrz, ale od środka. Dlatego dla Boga ważna jest relacja, a nie religia. Drogi przyjacielu, jeżeli ktoś na tym miejscu, jeżeli jesteś na tym miejscu i jeszcze nigdy nie pojednałeś się z Bogiem, jeżeli jeszcze nigdy nie przyjąłeś Jezusa do swojego serca, nie uczyniłeś Go Panem swojego życia, nie przyjąłeś Jego przebaczenia, a Bóg wszystko Ci przebaczył, wszystko w Jezusie Chrystusie, nawet to, co sam, czego sam sobie nie możesz wybaczyć, On Tobie to przebaczył. On chce mieć z Tobą relację, bo On Cię kocha, On Cię miłuje. On oddał swoje życie za Ciebie. Przyjdź do Niego takim, jakim jesteś. Może myślisz sobie, no muszę najpierw uregulować pewne sprawy, muszę najpierw wszystko to poznać, najpierw muszę się przygotować. Nie czuję się godny, nie czuję się zaszczycony. Nigdy nie będziesz się czuł, jeżeli w ten sposób myślisz. Przyjdź do Jezusa takim, jakim jesteś. Tak jak ten Piotr, który gdzieś tam nad brzegiem jeziora czyścił te sieci i przechodzący Jezus powiedział do niego, pójdź za mną. On może jeszcze z tym papierosem w ustach, może jeszcze z jakimiś złymi myślami, z jakimś przekleństwem na ustach, ale poszedł takim, jakim był i dopiero w drodze za Jezusem rzucił tego papierosa. W drodze za Jezusem został uwolniony z wielu rzeczy, z którymi sobie nie radził. Cokolwiek jest w twoim życiu. Pójdź za Jezusem. Idź za Jezusem. Pojednaj się z Bogiem. Tak jak apostoł Paweł mówi w imieniu Chrystusa, prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Pojednajcie się z Bogiem. Dzisiaj jest ten szczególny dzień. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj, gdy głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Dzisiaj jest dzień zbawienia, nie jutro. Jutro możesz być w miejscach, w których dzisiaj nie chciałbyś być. Jutro może nie nastać dla ciebie. Dzisiaj jest dzień zbawienia, jeżeli dzisiaj na tym miejscu jesteś. I Duch Święty do ciebie mówi. To kiedy zespół zacznie grać pieśń, wyjdź do przodu. Odważnie. Wyjdź do przodu. Chcemy się z tobą pomodlić. Wyznaj to przed ludźmi, że chcesz dla Niego żyć, że chcesz być w rękach Bożych, że przyjmujesz Jego przebaczenie. Pojednaj się z Bogiem. Dziś. Nie odkładaj tego do jutra. Przyjdź do Jezusa. On się ciebie nie wstydził. On umarł za ciebie. Złożył swoje ciało w ofierze. Został ukarany. Przebaczył wszystkie twoje grzechy. Dziś jest ten dzień zbawienia. Przyjdź do Jezusa. Zrozum, że musi nastąpić ta zmiana. Wszystko, co może się stać w twoim życiu, to wszystko może uczynić tylko i wyłącznie Bóg. Ale uwierz w to. Przyjmij tą Bożą łaskę przez wiarę. A może jest pośród was, drodzy bracia i siostry, ktoś taki, kto myśli, że sytuacja, w której się znalazł, nigdy nie ulegnie zmianie. Tak jak ten Nikodem myślał, że nie można wejść z powrotem do łona matki. Może myślisz sobie, że sytuacja, w której jesteś, nigdy nie ulegnie zmianie. Chcę ci powiedzieć, zaprawdę powiadam ci. Uwierz, Bóg może wszystko zmienić. Bóg jest niewidzialny. Bóg jest potężny. Bóg jest kochającym, miłującym Ojcem. On nie jest tym tyranem. On ciebie ciągle potrzebuje, ciągle ciebie nawołuje, ciągle cię szuka przez Jezusa Chrystusa. Przyjdź do Niego. Jeżeli myślisz, że ta sytuacja, w której jesteś, nigdy nie ulegnie zmianie, to musisz zmienić myślenie. Musisz uwierzyć, że Bóg wszystko może. Musisz wywyższyć Syna Człowieczego w swoim życiu. Pamiętacie Pawła i Sylasa? Znaleźli się w więzieniu. Oni zaczęli wywyższać Syna Człowieczego. Zaczęli uwielbiać Boga. A wtedy zatrząsły się mury i więzienie się otworzyło i kajdany spadły i zostali uwolnieni, a jeszcze strażnik więzienny się nawrócił. Moc Boża się objawiła. Dlatego nie patrz na okoliczności, nie patrz na to, przez co musisz przechodzić, ale zacznij wywyższać Syna Człowieczego w swoim życiu.